Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o kredytach preferencyjnych. Łączymy się z Pawłem Waraczyńskim, ekspertem do spraw agromikro banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak bezpiecznie przejść przez inwestycje w 2022 roku? Rok 2022 stawia przed producentami rolnymi szereg wyzwań. Przede wszystkim rosnące koszty produkcji, ale też materiałów, galopująca przy tym inflacja, a wraz z nią rosnące stopy procentowe. Dlatego ważne jest dla polskiego rolnictwa i producentów rolnych zrównoważony rozwój. Myślę tutaj o szansach, jakie stoją przed polskimi rolnikami poprzez inwestycje w technologie, które przede wszystkim ograniczają koszty produkcji, ale równolegle zwiększają wydajność oraz jakość produktów, a co za tym idzie ich cenę i rentowność całego gospodarstwa rolnego. Jednak żeby zrobić to w sposób bezpieczny właśnie w tym 2022 roku i dalej w kolejnych latach to kontynuować, należy wykorzystać bezpieczne i sprawdzone na rynku narzędzia do finansowania. I tutaj myślę przede wszystkim o kredytach preferencyjnych, które są wykorzystywane na rynku krajowym już od lat 90. ubiegłego wieku. Te kredyty mają stosowaną dopłatę przede wszystkim do odsetek lub kapitału z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dlaczego kredyty preferencyjne są bezpieczniejsze i korzystniejsze? Są to przede wszystkim kredyty długoterminowe i to, co je charakteryzuje, to przede wszystkim okres finansowania nawet do 15 lat. To pozwala rozłożyć koszty inwestycji w dłuższym okresie czasu i przejść przez różnego rodzaju kryzysy czy klęski żywiołowe, tak zwaną suchą nogą. Oczywiście stosowane w całym okresie kredytowania są dopłaty do odsetek przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kwoty, która jest wprowadzana do umowy na etapie jej podpisania. Natomiast ta pomoc, która tutaj jest w kredytach preferencyjnych na drugi kwartał 2022 roku, stanowi oprocentowanie płacone przez klienta na poziomie 4,1%. Ja sobie to tak na szybko przeliczyłem i w porównaniu do kredytów komercyjnych to jest nawet o 50% mniejsze koszty odsetkowe w skali roku. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla producentów. Dodatkowo możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat pozwala na bezpieczny i spokojny przejście przez sam etap inwestycji, rozpoczęcie pierwszego cyklu produkcyjnego, następnie uruchomienie tej produkcji i rozpoczęcie działań na nowo zrealizowanej inwestycji. Dostosowanie też spłaty do cyklu produkcyjnego, który w rolnictwie jest bardzo zróżnicowany w zależności od produkcji, którą nasz producent się zajmuje. I tutaj może on spłacać te raty od rat miesięcznych, kwartalnych, popółroczne albo nawet roczne. I na sam koniec chciałbym dopowiedzieć, że jest teraz bardzo uproszczony proces, jeśli chodzi o przygotowywanie biznesplanu. Ten biznesplan jest bardzo łatwy w przygotowaniu. Niepotrzebne są dodatkowo jakieś jednostki, tak jak kiedyś realizowały to ośrodki doradztwa rolniczego. Dzisiaj rolnik sam jest w stanie przygotować taki biznesplan i zawrzeć w nim podstawowe informacje o gospodarstwie, o inwestycji, bez wymaganych, jak to było wcześniej, prognoz finansowych czy przepływów finansowych. Także bardzo uproszczona procedura, jeśli chodzi o analizę tego wniosku. A jakiego rodzaju inwestycje producenci rolni mogą sfinansować poprzez kredyty preferencyjne? Mamy tak naprawdę 3 wiodące linie, które najbardziej interesują naszych producentów. Przede wszystkim linia Z, najbardziej popularna na zakup użytków rolnych. Mówimy tutaj o gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach, sadach. Jest to linia, która wspierana jest poprzez dopłatę do odsetek z pomocy de minimis, która na okres 3 lat klient ma do wykorzystania 20 tysięcy euro
i wszyscy ci, którzy producenci jeszcze tej pomocy nie wykorzystali, mogą ją właśnie wykorzystać przy dopłacie do odsetek do wnioskowanego kredytu preferencyjnego z tej linii. Drugą linią bardzo popularną jest linia RR. Ona charakteryzuje się realizacją inwestycji rozwojowych na poziomie budowy budynków, takich jak przechowalnie, magazyny, budynki inwentarskie, rozbudowa, modernizacja również takich budynków, ale również zakup maszyn nowych, używanych do 5 lat, jak i urządzeń i technologii, które właśnie powodują, że klient może obniżyć koszty produkcji, zwiększyć wydajność, a to są cele, które powinny przyświecać każdemu producentowi na najbliższe lata, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na naszym rynku lokalnym, globalnie, też w Europie i na świecie. Ostatnią linią, którą chciałbym tutaj przedstawić, jest linia MRCSK. To jest linia na zakup gruntów przez młodych rolników i tutaj już mamy dopłatę w formie częściowej spłaty kapitału przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tych młodych rolników również zachęcamy do realizacji projektów i rozwoju swojego gospodarstwa poprzez zakupy nowych użytków rolnych. A gdzie producenci rolni mogą znaleźć informacje na temat kredytów preferencyjnych? Bardzo dobrym narzędziem, gdzie można poczytać na temat kredytów preferencyjnych, jest portal agronomist.pl. W zakładce i narzędziu kredytomat wystarczy w dwóch prostych krokach przejść do elementów inwestycyjnych, gdzie swoją potrzebę, i tutaj potrzeby są konkretnie już pogrupowane, mamy potrzeby zakupu gruntów, zakupu maszyn, budowy i tak naprawdę zakupy całych gospodarstw rolnych. W zakładce już znajdziemy informacje na temat konkretnych produktów, w tym właśnie również kredytów preferencyjnych. W tym miejscu oczywiście producent może sobie porównać te produkty, zobaczyć, który z tych produktów jest dla niego najkorzystniejszy, może zobaczyć, jakie obecnie są też na rynku promocje i w następnym kroku może przejść do harmonogramu spłaty i przygotować dla siebie właśnie taki harmonogram do inwestycji, którą w tym momencie zaplanował. Dostosowuje ten harmonogram do oczekiwanego przez siebie okresu kredytowania, wysokości oprocentowania, rat spłaty odsetek, kapitału i na samym końcu pobiera ostateczny harmonogram spłaty, który pokazuje mu, jakie koszty poniesie w całym okresie kredytowania. I jeśli te informacje, które znajdzie w kredytomacie na portalu agronomist.pl będą niewystarczające, to w zakładce pozostaw swoje informacje. Można skontaktować się przez nią z ekspertem agro, pozostawiając swoje dane osobowe. Ja jako ekspert agro kontaktuję się z producentem, strukturyzuję jego inwestycje, jego potrzeby, które chcę zrealizować w ramach tej inwestycji i w tym momencie przekierowuję też go do najbliższego oddziału, który może się zaopiekować, przejąć kwestię przyjęcia dokumentów, rozpatrzenia, analizy wniosku i następnie podjęcia decyzji i w efekcie podpisania umowy, dzięki której będzie mógł zrealizować tą inwestycję. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.